W mojej ocenie Rosja się nie zgodzi na żadne warunki, dopóki Ukraina nie będzie w jej strefie wpływów. Od strony militarnej rzeczywiście inicjatywa jest po stronie rosyjskiej, nie da się tego w tym momencie ukryć, aczkolwiek zasoby, do jakich musieli sięgnąć, są głębsze niż w najgorszych snach strategów rosyjskich to było konieczne. Gospodarka w tym momencie rosyjska, czego potrzebuje? Tego, co powiedział Putin jako swój warunek. Zrezygnować z sankcji. Ocenę systemu obronnego państwa nie ocenia się przez pryzmat incydentów. Hubert Biskupski, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki. Witam serdecznie moich Państwa gości. Generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego w studio. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. I na łączeniu kapitan rezerwy Maciej Lisowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom, dzień dobry panie redaktorze. Szanowni Panowie, jesteśmy po szczycie NATO w Waszyngtonie. Nie zapadła ta decyzja, której oczekiwano, a może nie oczekiwano. Nie, no powiedzmy sobie, nie oczekiwano tej decyzji. To panów zapytam, czy Ukraina wejdzie do NATO, a jeżeli wejdzie, to kiedy? Panie generale. No, termin to, że czy Ukraina wejdzie do NATO, to zależy od wielu warunkowań. No i członkowie NATO na czele Stanami Zjednoczonymi. W mojej ocenie, tak przynajmniej mi się tak wydaje, mają pełną świadomość, jakie są to warunkowania. W związku z tym na pewno nie poważyli się określić dokładny termin, kiedy Ukraina będzie członkiem NATO. A jakie to są warunki? I czy w ogóle będzie. A jakie to są warunki? Bo pierwszym musi być zakończona wojna, ta, która toczy Ukraina z Rosją. To jest fundamentalny warunek. Trudno, żeby w warunkach wojennych państwo to, które prowadzi wojnę, który końca nie widać i w mojej ocenie tej wojny nie wygra na tych warunkach, które warunkach politycznych, które sobie stawia przywódca Ukrainy, prezydent Zełenski. Czyli status quo ante, tak? Przed 2014 rokiem. To jest niemożliwe, dlatego że ukraińska armia nie ma na tyle zdolności, żeby po pierwsze powstrzymać zmasowane uderzenia powietrzno-rakietowe na swoim terytorium, wyniszczające, które Rosja nieustannie realizuje. Oczywiście decyzja zapadła o wzmocnieniu potencjału obrony powietrznej Ukrainy, dostarczenia dodatkowych baterii kosztem realizacji zamówień chociażby Polski tych systemów. Tym oddala się termin osiągnięcia określonych zdolności w tej przestrzeni. Chodzi o średni zasięg naszych zdolności. No i tym samym bez tego Ukraina, chociaż te zdolności osiągnie, ale po to, żeby wygrać z Rosją, to pierwsze po odparciu, niezależnie od zdolności odparcia zmasowanych uderzeń, trzeba posiadać zdolności przeniesienia obrony państwa na terytorium Ukrainy. Co to znaczy? Rosji. To znaczy posiadać na tyle systemów rakietowych i także lotniczych, mówimy o samolotach wielozadaniowych, żeby wykonywać adekwatne, równoważne uderzenia powietrzno-rakietowe na terytorium Rosji. Panie generale, o sytuacji... Bez tego Ukraina wojny nie wygra. O sytuacji to jest niemożliwe. Na froncie w Ukrainie jeszcze sobie porozmawiamy. Pytanie do kapitana Lisowskiego. Czy Ukraina powinna w ogóle wchodzić do NATO, patrząc na to z perspektywy interesów Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym i naszych? Czy Ukraina już po zakończeniu wojny byłaby tą wartością dodaną dla Paktu Północnoatlantyckiego? Ja jeszcze trochę wrócę do tego, co powiedział pan generał. To jest warunek konieczny, czyli to, że państwo wstępujące nie może być w trakcie żadnego konfliktu zbrojnego, czy to wewnętrznego, czy zewnętrznego. Bez tego nie ma możliwości tego, by jakikolwiek kraj przystąpił. Ponadto jeden z kolejnych warunków koniecznych to jest to, że w chwili obecnej, i ten warunek spełnia Ukraina, mogą wstąpić do NATO tylko kraje leżące w Europie. Pozostałe kraje mają tylko i wyłącznie status partnera i to na dwóch poziomach. I strategicznym partnerem na przykład są kraje takie jak Australia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Japonia, ale nie są członkami NATO. Natomiast
co dalej w przypadku zakończenia tej wojny. Teraz określenie kwestii tego, co jest zwycięstwem dla Ukrainy, a co nie jest. I tu można przyjąć pewne miary. Więc kwestia tego, czy Ukraina tą wojnę wygra, będzie zależało od tego, jaką miarę do tego przyjmiemy. Jeśli tą miarą będzie odrzucenie sił rosyjskich do granic sprzed 2014 roku, będzie to niezwykle trudne. Jeśli będzie to odrzucenie sił rosyjskich do granic z roku 2022, jest to bardziej realistyczne, ale też trudne. I teraz te miary musi sobie władza ukraińska w odpowiedni sposób przygotować, postawić je jako swoje warunki w tym, co się dzieje. Na tą chwilę słyszymy o całkowitym wypchnięciu sił rosyjskich z terytorium Ukrainy, co będzie najtrudniejsze do osiągnięcia, ale jednocześnie cały czas w tej chwili trwają różnego rodzaju, na różnych frontach i płaszczyznach rozmowy dyplomatyczne, mające na celu zakończenie tego konfliktu. I teraz przyjmijmy jako tezę, że doszło do zakończenia i w sensie formalnym, interpretowanym przez ONZ również, Ukraina nie będzie państwem uwikłanym w konflikt zbrojny. Nie będzie państwem uwikłanym w wojnę. To zakończenie musiałoby nastąpić traktatem pokojowym, czy rozejm by w zupełności Właśnie wystarczy? To jest bardzo ważne, gdyż dla Rosji jedną z najciekawszych rzeczy jest takie rozgrywanie tego wszystkiego, aby Ukraina nigdy nie była formalnie krajem, który jest bez stanu wojny. W ten sposób Czyli o żadnym traktacie nie można rozmawiać. Tak, więc tutaj, można. Tu Rosjanie w tą stronę mogą iść. Natomiast gdyby się okazało, że rzeczywiście dojdzie do traktatowego zakończenia i uznania przez ONZ, że Ukraina w stanie wojny nie jest, to uważam, że Ukraina jako państwo z tak doświadczoną w chwili obecnie armią, z doświadczeniami, jakimi się może już się dzieli, ale może jeszcze w większym stopniu, jest bardzo cennym nabytkiem, który patrząc z góry strategicznie na tą mapę, bardzo mocno flankuje ugrupowanie armii rosyjskiej w przypadku jakichkolwiek planów działań przeciwko Europie, Unii Europejskiej. Pan generał chciał odpowiedzieć? Tak, no, do tanga trzeba dwojga. No, trzeba powiedzieć, trzeba zadać sobie pytanie, czy Rosja na te warunki, które Ukraina przyjmie, żeby tę wojnę zakończyć, tak, Rosja się zgodzi. W mojej ocenie Rosja się nie zgodzi na żadne warunki. Dopóki Ukraina nie będzie w jej strefie wpływów, bo Putin nie zrezygnował z tego celu. Nie zrezygnował, on powtórzył nie tak dawno te same cele, które określił w listach do sekretarza generalnego NATO i Stanów Zjednoczonych przed rozpoczęciem tej tak zwanej operacji specjalnej. I Rosja, nawet jeżeli Ukraina zgodziłaby się na wstępne warunki, tak, które Zachód tam gdzieś będzie starał się wynegocjować, jeżeli nie będzie spełniony ten warunek, Rosja nie przestanie oddziaływać z przestrzeni powietrznej na terytorium Ukrainy. Nie pozwoli Ukrainie się odbudować i Ukrainie stanąć na nogi. Nie pozwoli, póki nie zrealizuje tego celu. Chyba że nastąpi daleko idąca zmiana w strukturach władzy w Rosji, mówię tutaj na czele z prezydentem tego kraju i kierownictwem tego kraju. Na chwilę obecną nic na to nie wskazuje. To jest zabetonowane i w mojej ocenie Rosja zbyt dużo ją to kosztowało, żeby z tych celów zrezygnowała. I nie zrezygnuje. Póki co nie ma żadnych symptomów świadczących o tym, że Rosja z tych celów zrezygnowała. I z tego powodu też jest przyjęcie Ukrainy do NATO jest niemożliwe, bo Rosja na to nie wyrazi zgody. Więc tutaj do tańca trzeba dwojga. Jeszcze do tego jest ważne stanowisko Chin. W mojej ocenie Chiny też nie zgodzą się, ta niezgoda nie musi być wyrażana werbalnie, ani też oficjalnie, ale w tym stanowisku, które jest spójne z stanowiskiem Rosji, będą też tutaj wykazywać daleko idącą solidarność z Rosją. Tak, tą solidarność będzie wykazywała oczywiście Korea, te mniejsze państwa, które są w tą wojnę zaangażowane, czy też Iran, czy też globalne południe po części. Także to nie jest taka sprawa prosta, oczywista, jakby się wydawało i nic nie wskazuje na to, żeby Ukraina mogła jakiekolwiek tutaj warunki stawiać Rosji. Nic nie wskazuje, ani też Zachód i Stany Zjednoczone. Póki co Putin nawet nie odnosi się do tego. No, chociażby Panie generale, ukraińskie przedsięwzięcie organizowane nie tak dawno w Szwajcarii, tak zwany szczyt pokojowy, wiadomo czym się zakończył. Tak? Pan kapitan chciał polemikę przeprowadzić z panem generałem.
bo od strony militarnej rzeczywiście inicjatywa jest po stronie rosyjskiej, nie da się tego w tym momencie ukryć, aczkolwiek zasoby, do jakich musieli sięgnąć, są głębsze niż w najgorszych snach strategów rosyjskich to było konieczne, mogłoby być konieczne. Obecnie wyciągane są sprzęty pamiętające lata 50. jako podstawowy sprzęt dla piechoty, po to, żeby ją wyposażyć, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Wyposażenie osobiste żołnierzy nabywane jest przede wszystkim w Chinach, stamtąd ono pochodzi i jest ono znacząco lepsze niż to dotychczasowe rosyjskie, to trzeba też powiedzieć. I tutaj Chińczycy zdecydowanie podnoszą swoje umiejętności w tym zakresie, to też będzie miało odzwierciedlenie w wyposażeniu ich własnej armii, bo będą obserwować doświadczenia tam w Rosji nabywane. Do tego wszystkiego dochodzi to, że gospodarka rosyjska jest w chwili obecnej już w bardzo, ale to bardzo ciężkim stanie. Mówią to już nawet nie bojąc się skutków dla siebie i swoich rodzin, rosyjscy ekonomiści i to ci, którzy jeszcze nadal przebywają w Rosji. Zaczęła się fala aresztowań wśród nich, ponieważ zaczynają mówić twardo, to, co nawet w ostatnim czasie powiedział jeden z poważniejszych polityków krajów Bliskiego Wschodu, pochodzący z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, mówiący, że jak tak dalej pójdzie, to za pół roku waszej gospodarki już nie będzie, panie Putin. No, to już miał rok już nikt się nie boi tego mówić. I tak. Gospodarka w tym momencie rosyjska, czego potrzebuje? Tego, co powiedział Putin jako swój warunek. Zrezygnować z sankcji. To jest to, czego świat nie zrobi. I o ile my tu na razie nie mówimy o tym, że Ukraina stawia warunki. Nie, Ukraina jak na razie powiedziała, co jest ich celem. Rosjanie powiedzieli, a raczej Putin powiedział, co jest jego celem. Czyli, że chce sobie podporządkować absolutnie nie mniej niż Ukrainę, ale patrzy znacznie dalej, znacznie szerzej, co jest strategicznie niebezpieczne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, byłego bloku państw ludowo-demokratycznych. I teraz Ukraina mówi... Jaki jest jej cel? Ten cel jest niezwykle trudny do osiągnięcia. Ja nie wiem, czy jest w ogóle realny do osiągnięcia. I zapewne ta wojna skończy się przy tak zwanym zielonym stoliku i Ukraina terytorialnie na tym straci, bo ma takie, a nie inne zasoby, jest w takiej, a nie innej sytuacji. Nawet obecnie przypadające na koniec, na 1 sierpnia zapadalność wykupu obligacji ukraińskich przez prywatne podmioty, przede wszystkim zlokalizowane na londyńskim City, jeżeli nie dojdzie do redukcji poważnej i moratorium kolejnego, będzie poważny kłopot dla Ukrainy. Tak, ale to gospodarka rosyjska jest tym, co w tej chwili w większym stopniu warunkuje kłopoty imperium rosyjskiego. O sytuacji gospodarki rosyjskiej zgadzam z tą panowie ceną. Za chwilkę, dobrze? To jest po prostu nie do końca prawda, bo dlatego, że... Mówi pan o gospodarce rosyjskiej. Rosyjskiej nie do końca prawda, nie do końca prawda. Ona pracuje w trybie wojennym i ona jest oczywiście na pewnych granicach, na pewnym resursie pracuje tutaj. Już odporność rosyjskiego społeczeństwa, tak zwany stopień odporności na ból, tak, z tego powodu, jest zdecydowanie wyższy, jak nam się wydaje też i ukraińskiego społeczeństwa. No tak, ale jak rozumiem, tutaj chodziło o pewne wskaźniki rzecz, makro. To nie jest warunek najważniejszy. Najważniejszym warunkiem jest fundament każdego systemu obronnego państwa, jakim społeczeństwo. Społeczeństwo rosyjskie, ono jest scementowane, on jest z Putinem. Ono popiera tą wojnę coraz bardziej. Takie są przecież notowania. Z tego powodu też nie za bardzo cierpi. Symptomy cierpienia czy kłopotu gospodarczego to przenosi się na stroje społeczne, a tego nie widać tam póki co. Natomiast Ukraina, jeżeli zważymy w stosunku do tego, co się dzieje w Rosji, to jest katastrofalnej sytuacji. Gospodarka, nastroje społeczne także nie są najlepsze. Dzisiaj te uderzenia robią swoje. Tak, brak nadziei na zwycięstwo, a także brak sukcesów na polu walki. Coraz więcej trumien trafia do rodzin ukraińskich, coraz więcej cmentarzy powstaje. Jest problem z poborem, jest problem z człowiekiem, jest problem, to jest fundament systemu obronnego każdego państwa, jego potencjału, jakim jest też i żołnierz. I tu są poważne problemy. I bez tego, nawet jeżeli się ukraińskiej armii dostarczy to, co jest jej potrzebne, to nie będzie kim walczyć już niedługo. Taka będzie się sytuacja. Też nie zgodzę. Jest to poważny problem, bez którego nie można mówić o jakichkolwiek tutaj rozważaniach, właśnie o zakończeniu wojny na takich czy innych warunkach. Putin póki co z tych warunków, które postawił, nie zrezygnował. Ukraina także nie zrezygnowała. I kolejna rzecz, to jest to, co pan, tu się zgadzam, to jest kwestia właśnie, jak wygrać pokój dla Ukrainy.
To jest zostawmy na razie, pokój dla Ukrainy. Panie, to jest fundamentalna rzecz. Natomiast to nie jest takie proste i takie generale, łatwe. Panie generale, zostawmy na razie pokój dla Ukrainy. Panie kapitanie, rozumiem, że pan się nie zgadza co do oceny gospodarki ukraińskiej z panem, generałem. Nie jest rosyjskiej? Rosyjskiej. Rosyjskiej. Tak, przede wszystkim rosyjskiej. Gospodarka Ukrainy jest w bardzo ciężkim stanie w chwili obecnej przez te wszystkie przerwy w dostawach prądu, przez zniszczenie infrastruktury energetycznej w znacznym stopniu. Niestety ma ona poważne kłopoty. Niemniej jednak udało się, korzystając dosłownie i wprost z doświadczeń Alberta Szpera, wdrożyli wnioski z tego wszystkiego Ukraińcy u siebie, rozproszyli w znacznym stopniu swoją sferę produkcyjną, zwiększają pomimo tych strat, jakie ponoszą zarówno w cywilnych mieszkańcach i obywatelach, jak i w infrastrukturze, zwiększają swoją produktywność zarówno w zakresie dronów, jak i amunicji oraz wyposażenia. W chwili obecnej mają nie mniej niż 2,5 miliona mężczyzn jako zasób mobilizacyjny, z czego w tym roku chcą skorzystać z 200 tysięcy, na których wyposażenie i uzbrojenie w połowie już mają zapewnione środki od krajów Zachodu ich wspierających, od grupy Rammstein. Druga połowa w tym momencie trudno nam jest powiedzieć. Być może będą oni wykorzystywani jako po prostu uzupełnienia i wtedy będzie to, jak to się mówi, często sposobem kombinowanym robione, bo na wszystkich nie mają tego wyposażenia na pewno. Natomiast Ukraina pod jednym względem ma jednak istotną przewagę. Ma zapewnione finansowanie dla swojego budżetu oraz na zakupy uzbrojenia w tym momencie na 2 lata do przodu. To jest to, czego nie mają w tej chwili Rosjanie. Rosyjski budżet jest w tej chwili kompletnie przepompowany, ale po to, żeby go sprzedać PR-owo przede wszystkim własnym obywatelom. Mówią, że to jest 300 miliardów dolarów budżetu rosyjskiego, co jest absolutną nieprawdą. To jest w granicach 240 do 250. Ponad 50% rosyjskiego budżetu jest przeznaczanych wprost na specjalną operację wojenną oraz służby bezpieczeństwa. O tym się głośno nie mówi, ale informacje stopniowo przeciekają. Nie dalej niż w ciągu ostatnich 2 tygodni sytuacja z obwodu królewieckiego. Kobiety, których mężowie służą na operacji, nie dostały już 3 miesiąc żadnych wypłat, nie mają z czego żyć. W związku z czym poszły pod bramę jednej z jednostek wojskowych w samym Królewcu. Skończyło się to tym, że dowództwo jednostki wezwało służby policyjne. Policja zaczęła rozganiać te kobiety. Skończyło się to tym, że zareagowali na to żołnierze w koszarach. Wybiegli na zewnątrz, bo w takich samych sytuacjach mogą być ich żony i matki. Panie kapitanie, ja mam pytanie. Nie, ja to proszę mi pozwolić dokończyć. Skończyło się strzelaniną pomiędzy żołnierzami a policją. Dalej ostrzelano posterunek, zniszczono posterunek, rozpruto bank i wypłacili żołnierze świadczenia należne według list tym kobietom. Nikomu nic nie zrobiono. W Jakucji pytanie, dochodzi regularnie do różnych sytuacji. Pytanie, na ile jest walka? Te incydenty, państwa, o których pan tutaj mówi, są miarodajne dla całej sytuacji w Rosji. Nie oddają całego społeczeństwa, i absolutnie. Pytanie, czy ten próg tolerancji, czy próg odporności zgadzam z panem generałem, w Ukrainie jednak nie jest dużo niżej postawiony niż w Rosji, bo Rosja, co by nie mówić o tym społeczeństwie, została w jakiś sposób scementowana wokół Putina i tam ten próg bólu chyba jest zupełnie gdzie indziej niż w Ukrainie, która jest znacznie bardziej dociążona gospodarczo, znacznie bardziej zniszczona militarnie. Też mamy odpływ kilku milionów Ukraińców do Polski, Niemiec, generalnie do Europy Zachodniej czy do świata zachodniego. Bardzo wysokie bezrobocie i pytanie jasne. Pan mówi o tym wsparciu militarnym, wsparciu finansowym ze strony państw zachodnich. Pytanie, na jak długo wystarczy tego wsparcia, by utrzymać w miarę społeczeństwo ukraińskie przy prezydencie Zełenskim, tak?
tu trzeba rozdzielić te dwie rzeczy. Prezydent Zełenski traci coraz bardziej zaufanie swoich obywateli ze względu na prowadzoną politykę. W cieniu oczywiście jest osoba pana Jermaka, która jest demiurgiem tego wszystkiego i tutaj można by długo opowiadać o tym, z kim ten człowiek robi interesy, dla kogo bardziej pracuje, bo on robi swoje interesy, a nie interesy, nie realizuje interesów ukraińskich. Moim zdaniem i zdaniem moich kolegów zajmujących się między innymi wywiadem na tamtym kierunku, pozdrawiam tutaj w tym momencie pułkownika Macieja Korowa. I to, co można powiedzieć, próg bólu u Ukraińców jest na innym poziomie, bo oni już byli bardziej ucywilizowani, jeżeli chodzi o sposób życia i funkcjonowania. Oni podnieśli swój poziom życia na tej Ukrainie przez te 3 dekady na o wiele wyższy poziom niż to dalej pozostało w Rosji. Ponadto ta część z nich, która wyjechała, jest źródłem frustracji dla tych, którzy pozostali i bronią tego kraju. I jeszcze jedna rzecz. Ukraina ma perspektywę 2 lat i środków na to, żeby utrzymać to społeczeństwo, wypłaty dla urzędników, dla żołnierzy. To jest zapewnione przez wspólne na tą chwilę finansowanie Unii Europejskiej, krajów, które wspierają z Azji oraz USA. Natomiast dodatkowo pojawią się jeszcze środki związane z wyemitowaniem obligacji zabezpieczonych majątkiem rosyjskim zamrożonym na Zachodzie. To będzie dodatkowe źródło pieniędzy. I pod względem finansowym myślę, że Ukraina będzie stabilna. Pan generał mówi, że pieniądze same nie wystarczą. Tak, no więc tutaj... Powiedziałem, najgorzej jest ze społeczeństwem ukraińskim, które obrywa najbardziej tymi bombardowaniami, jak najbardziej. Dopiero ta część Rosji, która mieszka w miastach takich, które jak Białgorod, Woronesz, zaczyna odczuwać trudy tego wszystkiego, że to nie jest specjalna operacja wojenna, tylko to jest prawdziwa wojna, od kiedy Ukraińcy mogą używać broni oraz swojej używają do głębokich bombardowań. Jest tego dużo mniej niż robią Rosjanie, ale jednak już to jest. Tak. Ocenę systemu obronnego państwa nie ocenia się przez pryzmat incydentów. Incydentów, wydarzeń, które w Rosji były, będą zawsze. To nie są symptomatyczne incydenty? To nie są żadne symptomatyczne, które się zdarzają. Tak, nie tak dawno kobiet, tam parę miesięcy to protest kobiet pod pomnikiem, tak, gdzieś tam nawet wykrzykiwano w stosunku do Putina. To jest też, uruchamiane są celowo przez rosyjskie służby pewne tego typu zjawiska, żeby stworzyć taki swoisty wentyl bezpieczeństwa i jednocześnie kontrolować sytuację. Bo wiadomo, kto się tam gromadzi w pewnym momencie, kto może się do tego dołączyć, nie w sposób niesterowany i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy były. To jest kompletne. Nigdy nie można oceniać wojny przez taki pryzmat, czy stan rosyjski gospodarczy i rosyjskiego społeczeństwa i tak dalej. To jest to same Rosji. To jest to same Rosji. To jest pierwsze. Po drugie, Ukraina całkowicie jest, prawie że całkowicie uzależniona jest od Zachodu. To pieniądze, które mimo, że to finansowanie będzie stabilne, rok do roku będzie te 40 miliardów chociażby przyznawane przez NATO, że NATO przejmie rolę koordynatora i synchronizatora dostarczenia systemów sprzętu wojskowego i systemu walki do Ukrainy, to jeszcze nie wszystko. Trzeba teraz to umieć wszystko wykorzystać na polu walki, czyli decydować będzie o tym stopień wyszkolenia żołnierzy, świadomość dowódców i też stopień wyszkolenia, a z tym jest nie najlepiej, jak wiadomo, bo ukraiński żołnierz ten najlepszy, który miał duże doświadczenie. Po pierwsze, on jest wybitnie zmęczony, nieluzowany, a po drugie, ten żołnierz też, który brał w często wykrwawiających walkach, którą Rosjanie celowo wywoływali, świadomie, stawiając sobie zadanie wykrwawiać ukraińską armię i to im się udaje, bo taki cel sobie tu stawiają, tak, wyczerpywać ukraińskie zasoby i tak dalej i wyniszczać ukraińską gospodarkę, doprowadzając do czego? Chcąc doprowadzić do destabilizacji społeczeństwa. I to już te symptomy tych niepokojów, tych takich rozdrażnienia wśród ukraińskiego społeczeństwa są widoczne. Tego nie można udawać, że nie ma tam, że takie procesy tam nie następują. Więc Rosja zamierza do zmiany, do tego, żeby nastąpiła zmiana polityczna. I będzie to robić cały czas. Będzie oddziaływać, budując świadomość w społeczeństwie ukraińskim, jaką? Bez nadziei, tak? Bez nadziei. Mimo, że nadziei się wojny nie wygrywa. Panowie... I tak dalej. Ale tu jedną rzecz chcę jeszcze powiedzieć.
o tym, jak teraz te pieniądze będą przełożone na realną pomoc w systemach, sprzęcie wojskowym i uzbrojeniu, to zależy od wielu także uwarunkowań, tym od przemysłu zbrojeniowego zachodniego. Na ile on jest wydolny i będzie w stanie, bo to, co ze stanu armii, może, w mojej ocenie, można było zdjąć, to zdjęto i przekazano Ukrainie, chociaż można dalej zdejmować, można dalej osłabiać swoje zdolności. W zamian na to trzeba wyprodukować. No ale przecież widzimy, że pójdą patrioty, dostaną, w pierwszej kolejności dostanie Ukraina, na przykład nie my, tak? I tak dalej. W związku z tym, to zależy też od wydolności. Czy ten przemysł będzie w stanie wyprodukować, żeby zabezpieczyć potrzeby ukraińskiej armii, ale przede wszystkim czego? Zdolności, które one powinny, są niezbędne do zwyciężania rosyjskiej armii. Ale jakich zdolności? Panie redaktorze, bez tych zdolności się nie wygrywa wojny. Bez dalekiego zasięgu, bez przeniesienia. Panowie, chciałem zapytać o jedną rzecz. Odwetowych, zrównoważonych uderzeń. To jest niemożliwe. Ukraina tego nie uzyska.